musi być poddanie, Filip! Filip Wiszniewski, na drodze wojownika, gość wyjątkowy, Paulina Klimek. Witam cię, Paula, serdecznie. Cześć, Filip, dobrze cię zawsze widzieć, zawsze. Bardzo ci dziękuję za te słowa. Paulina, gala 90, czyli zbliżamy się do tej setnej gali, która będzie taką klamrą swoistą tych wszystkich lat, w których KSW rozwijało to MMA nie tylko w Polsce i w Europie. Powiedz, czy ty, będąc pewnie małą dziewczyną, tak jak ja, małym chłopakiem, oglądając te wszystkie zmagania Pudziana, ty spodziewałaś się, że to dojdzie do takich rozmiarów? No muszę tutaj zasmucić wszystkich, którzy myślą, że mam jakąś bardzo dużą historię jako fanki KSW, że wcale tak nie było. Ja w ogóle bardzo późno zaczęłam swoją przygodę z MMA, nawet jako fanka, bo to był 2016 rok. I zaczęło się od tyłka strony, czyli od światowego MMA, i dopiero potem weszłam na lokalne podwórko. Także w ogóle jakby ta... Oczywiście nadrabiałam później, co się działo tutaj na polskim podwórku, cała historia KSW, ale nie żywię tego takim sentymentem, jak na przykład ludzie właśnie tak poważają, na przykład właśnie mamy da Pudziana za tę spuściznę, co jest oczywiście no słuszne, prawda? Ale nie jestem z tego pokolenia, jestem troszeczkę z tego młodszego pokolenia i jakby upatruję moje korzenie na innej kanwie, ale uważam, że ta setna gala to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Zapytam z innej strony, bo przyciągnął cię ten sportowy, światowy świat i światowy poziom, to też często KSW spotykało się ze swego rodzaju hejtem, był Popek, były takie postacie jak Erkojun, a co ciebie w takim wypadku przyciągnęło do tego lokalnego, powiedzmy, MMA? Ale Erkojuna to my szanujemy, oczywiście, bo naprawdę zmienił swoje życie, jeżeli chodzi o sporty walki, nie dość, że poważnie rekompozycja ciała nastąpiła, to no chłopak tak się zajawił, że walczy regularnie i nie na freakowych walkach wcale, i taka kickboxerska dusza w nim się ujawniła, więc Erko super. Świetna czutka. Tak, naprawdę, no i też jakby potrafi posadzić, nawet chyba knockdown na Pudzianie był wtedy? Był knockdown? Był. Także no jest potencjał, jest ewidentny potencjał. A pytanie było... Co ciebie przyciągnęło do tego polskiego MMA? No, że drążyłam i ciągle było mi mało. Ciągle było mi mało i jakby no z apetytu w miarę jedzenia, i okazało się, że przecież my też mamy sobie swoje swoiste MMA, i się człowiek chciał zanurzyć w nim, i to jest trochę tak, u mnie w życiu jest efekt kuli śniegowej i tak samo właśnie z treningami było. Po prostu zaczęłam trenować, żeby zacząć coś od nowa, bo wróciłam do domu i do swojego miasta i po prostu chciałam coś zrobić z tym czasem. No a teraz kto by pomyślał, że właśnie jakieś starty, że człowiek się tak zwiąże z tym. Jak zmieniła się twoja percepcja na ten cały świat, kiedy do niego tak naprawdę wkroczyłaś, kiedy zaczęłaś poznawać zawodników, przeprowadzać wywiady, czy tutaj innego rodzaju spędy na KSW? Jak ty zaczęłaś postrzegać ten świat? Nie zmienia się to u mnie, czyli jakby na przykład nie ma efektu wypalenia, ja ciągle jestem jakby podjarana i jest bardzo dużo we mnie fanki nadal, jest dużo fana w tych nawet obowiązkach, które ja robię, i jak na przykład ludzie na serwie fana zadają pytania, to ja po prostu aż mam wypieki i zawsze dlatego robię bardzo mocny sceniczny makijaż, żeby nie było widać tej amplitudy, jaka jest u mnie temperatur, przysięgam, bo tak bardzo mnie to ekscytuje, że jest bardzo dużo u mnie endorfin związanych z tym. A ze strony takiej mojej trenującej, to, bo to będzie w maju, będzie 2 lata. O, czyli już sporo czasu. Tak, no szybko leci, prawda? W maju będzie 2 lata, to no klapki z oczu, jeżeli chodzi o czytanie. Wcześniej byłam 5 lat w branży i dopiero teraz tak naprawdę jak ja sama coś robię, no to jestem w stanie powiedzieć, że ja rozumiem ten sport. Skąd ten pomysł, żeby zacząć trenować, bo ty nie zaczęłaś trenować tylko dla zajawki, ale ruszyłaś szturmem na Mistrzostwa Polskie ADCC czy Mistrzostwa Polski Nogi, gdzie zdobywałaś złote medale? No bo ja już taki mam charakter, że jeżeli ja już coś robię, no to trzeba zrobić to po prostu z rozmachem i zrobić to porządnie. No skoro już robiłam 7-8 jednostek codziennie, bo pozwalało mi to na to moja specyfika mojej pracy, gdzie wtedy nie pracowałam na etat, a teraz pracuję i nadal robię, mam ten sam styl życia, więc jest to obciążające, ale stwierdziłam, że no skoro już robię te jednostki, jestem na obozie, pojawiły się te jakieś belki, one mnie ośmieliły, trochę mi dodały wiary w siebie, że kurde, człowiek chyba coś tam sobie radzi. Wiadomo, że to jest takie mocno uznaniowe, ale otuliło mnie to i dodało takiej wiary w siebie. No i stwierdziłem, że jak już to robimy, to robimy. I tak, pierwsze starty były po 4 miesiącach treningów, tak. A będzie MMA?
Pomidor. Także czekamy. Paulina, bardzo Tobie dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się też króciutko galę jutro podsumować i życzę Tobie kolejnych sukcesów. Dziękuję Filip i Tobie również, bo wiem, że Ty też wiesz, jak się je chleb z niejednego pieca, jeżeli chodzi o MMA. Dziękuję bardzo. Dzięki.